instalacjach z falownikami hybrydowymi oraz smart meterami spotykamy się czasem z problemem dość dużego przekłamania, jeśli chodzi o pomiarowanie. Chcielibyśmy tutaj zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy sposób podłączenia smart metera oraz wtyczki grid do falownika. Musimy pamiętać o tym, że przy zasilaniu smart metera oraz przy przekładnikach oraz podpięciu wtyczki grid musimy mieć zachowaną jednoimienność fazową. Przedstawimy teraz Państwu sposób, jak dokonać takich zmian w smart meterze. W pierwszej kolejności musimy nacisnąć przycisk o nazwie SET, następnie wpisać kod serwisowy, czyli 701, i już mamy dostęp do wszystkich parametrów tego urządzenia. Wartość CT, czyli wartość przekładni, domyślnie jest ustawiona na 40. Gdy używamy przekładników o innej wartości przekładni, musimy ją obliczyć i wprowadzić do smart metera prawidłową wartość. Przy okazji chcielibyśmy Państwu wskazać, jakie są domyślne ustawienia smart metera. Kolejną wartością jest wartość PT. Dla naszych falowników jest to wartość 1.0. Wartość PROT jest to wartość N.1. Kolejnym podpunktem jest adres. Adres zawsze domyślnie jest ustawiony do wartości 1. Prędkość, czyli baud, wynosi 9600. Wartość net wynosi N.34. Jeśli w rozdzielni naszej instalacji nie mamy wystarczająco dużo miejsca, aby wykorzystać smart meter z przekładnikami, możemy wykorzystać do tego smart meter Cint DTSU 666 z pomiarem bezpośrednim. Należy jednak pamiętać, że takie urządzenie nie jest w zestawie wraz z naszym falownikiem i należy je dokupić oddzielnie. Dodatkowo należy pamiętać, aby przekładniki smart metera oraz jego zasilanie były podpięte przed odbiorami w naszej instalacji, tak aby falownik hybrydowy mógł wspierać wszystkie obwody podłączone do naszego urządzenia. Jeśli jeden z tych elementów będzie podpięty w nieprawidłowy sposób, wpłynie to na całość opomiarowania naszego systemu, co przełoży się na niepoprawne ładowanie oraz rozładowywanie baterii. Link do szczegółowej instrukcji podpięcia smart metera oraz falownika znajdą Państwo w opisie tego filmu.